Usiądźcie, kochani. Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, to już piąta niedziela z Wielkiej Nocy. Kolejny raz przychodzimy tutaj do Kościoła w tym czasie, którym świętujemy zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grzechem, nad śmiercią i nad szatanem. I cieszymy się tą radością, którą mamy, tą radością, która płynie z dobrej nowiny. Że my, słabi, grzeszni ludzie, dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy kiedyś pójść do nieba i chcemy być kiedyś w niebie. Natomiast na razie jesteśmy w drodze i chodzi o to, że o to niebo trzeba troszeczkę powalczyć. To nie jest tak, że ono się nam należy jak psukość. Ono jest dla nas przeznaczone, dla każdego, bez wyjątku. Pan Bóg nikomu nie czyni jakichś takich, powiedzmy, wymówek, czy komuś, nikogo jakby nie odtrąca. Każdy ma szansę na zbawienie, ale nie każdy to zbawienie osiągnie, bo trzeba jeszcze chcieć. Trzeba chcieć. Po prostu trzeba do tego nieba chcieć wejść. A jeżeli chcemy, to nie może być tylko kwestia samego chcieństwa, że my chcemy, bo my tak mówimy. My wiele rzeczy mówimy. Ale tu nie chodzi o same mówienie, bo słowa mogą być puste. Chodzi o to, żeby za tymi słowami szło konkretne życie. Życie wiary. Bo ta wiara jest niezbędna, abyśmy mogli jakby współpracować z tą łaską, dzięki której jesteśmy zbawieni. Bo łaską jesteśmy zbawieni. Tym, że Jezus za nas wziął nasze grzechy, nasze słabości i że za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Natomiast my mamy odpowiedzieć swoim życiem. I tu Jezus daje nam konkretne podpowiedzi, pokazuje nam, że jak powinna wyglądać ta relacja z Nim. Tydzień temu była mowa o, Jezus mówi, że jest dobrym pasterzem, a my jesteśmy owcami. To jest taki piękny przykład. Zobaczcie, może dla nas to jest trudniejsze, bo my nie żyjemy w takim świecie, gdzie to jest czymś takim oczywistym, że gdzie nie wyjdziemy, to wszędzie są pasterze, są jakieś owce, może w górach jeszcze. Pamiętam w Żydowie, jak byłem na poprzedniej parafii, to tam też jeszcze mieli niektórzy owce. Jeździli też na przykład, było dużo strzygaczy, którzy jeździli na przykład do Hiszpanii sobie trochę dorobić i tam właśnie strzygli te owce, więc tutaj u siebie też je mieli. Ale zasadniczo to nie jest coś, czym my na co dzień żyjemy. Tak samo kwestia dzisiejszego przykładu winnej latorośli. No być może ktoś z nas ma tam gdzieś przy domu czy na działce latorośl, ale nikt z nas nie zajmuje się na przykład produkcją takiego, znaczy jakąś taką większą produkcją wina. Owszem, jak ktoś tam ma winogron i czasami butlę sobie nastawi, tego wina może zrobić, ale tu chodzi o takie troszeczkę coś większego, na szerszą skalę. Ci, którzy zajmują się właśnie winoroślą, którzy pielęgnują, oni dbają o te winorośla. I to właśnie taki przykład Jezus dzisiaj podaje, że Ojciec jest tym, który uprawia. Jezus jest tym winnym krzewem, my jesteśmy tymi latoroślami. I ten Ojciec tak właśnie to, co gdzieś tam nie przynosi owocu, jakieś uschnięte, odcina, a to, co przynosi owoc, oczyszcza, żeby przynosiło owoc jeszcze obfitszy. To jest taka kwestia, pamiętam, w jakimś programie to oglądałem, była kwestia wina i na przykład francuskie wina. Miał piękny, jakiś super szczep winny, który był, z tego wina były idealne. I w pewnym momencie nawet eksportowali to gdzieś do Chile chyba, z tego co pamiętam. Natomiast później we Francji przyszła jakaś taka plaga, jakaś taka pleśń, czy jakaś taka choroba i te właściwie wszystkie te plantacje winogron uległy zniszczeniu, ten szczep gdzieś zniszczył. I sprowadzali z powrotem wtedy z Chile te odpowiednie szczepy winogron. To jest kwestia owoc pracy wielu, wielu pokoleń, którzy właśnie zajmowali się tym, żeby to jakoś dobrze zaszczepić, żeby te owoce były coraz lepsze. To jest cały proces. I mówię, my tym na co dzień tak nie żyjemy. Dla nas to nie jest takie czyste i oczywiste. Ale dla Izraelitów, do których Jezus mówił, to było czymś naturalnym. Tam w większości to byli pasterze albo właśnie mieli winnice swoje. Bardzo często motyw winnicy jest ujęty. Tam jest powiedzmy też taki klimat, że wiele innych rzeczy nie urośnie, ale na słonecznionych zboczach
te winnice są i z tego się ludzie utrzymują. Więc to jest taki czytelny obraz. Ale my możemy posłużyć się troszeczkę tym obrazem i wykorzystać go do tego, żebyśmy i sami pewne rzeczy zrozumieli. I przykład, którego bardzo często używam, pewnie się powtórzę w tym momencie, ale warto jeszcze raz o tym powiedzieć. Nawet zwykła gałązka, tak jak widzimy te piękne dekoracje, te kwiaty, które tutaj są, ale też czasami używa się jakiś na przykład, kiedy przychodzi wiosna i drzewa puszczają pąki, zaczynają pojawiać się nowe liście, to tak nieraz pięknie wygląda i tak aż kusi, żeby taką gałązkę obciąć i sobie ją zabrać ze sobą. I ona na początku rzeczywiście dalej jest taka piękna. Przynosimy do domu, nawet i do wazonów to włożymy, do wody, żeby trochę dłużej postało. No i trochę dłużej postoi, ale nie za długo. W końcu zwiędnie. Co więcej, jeżeli byśmy nawet sobie teraz coś takie oderwali, nawet kawałek, nie wiem, gałąź jabłoni, która ma swoje piękne już te kwiaty, które nawet może jakby już miały nawet zalążki owocu. I byśmy tak sobie nawet włożyli do wody. Urośnie? Urosną owoce? Nie urosną. I o tym właśnie dzisiaj Jezus mówi. Nie urośnie. Jeżeli nie trwa winna latorość, nie trwa w innym krzewie, to nie wyda owocu. I tak samo my, jeżeli nie będziemy w nim zakorzenieni, nie będziemy w nim trwać, to nie będzie tego widać, że ta wiara w nas jest. Nie będziemy się niczym różnić od pogan. Nie będziemy się różnić od niczym od tych, którzy w ogóle w Pana Boga nie wierzą, którzy żyją, myślą tylko o sobie. I jak tak popatrzymy, zobaczcie na to, co się dzieje chociażby w naszym kraju, to tak się można zastanowić, gdzie ci chrześcijanie są? Gdzie ci chrześcijanie są? Ciągle kłótnie, ciągle jedni na drugich. To nie jest chrześcijaństwo. A jaki jest tego powód? Bardzo prosty, że w tym wszystkim gdzieś ludzie się pogubili i za mało trwają w Jezusie. Źródłem i szczytem wszelkiej modlitwy jest Eucharystia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj przychodzimy karmić się ciałem Jezusa. I jeżeli nie będziemy tego robić, nie będziemy mieli życia w sobie. Bo słowo życie może mieć wiele znaczeń. Może mieć wiele poziomów. To nie chodzi o życie samo w sobie, że człowiek oddycha, je, pije, śpi i tak dalej. To nie jest życie. Życie to jest coś więcej. To są relacje, które w tym życiu są. Życie to jest cały ten świat duchowy, który jest w każdym z nas. To jest życie. I właśnie to są to wszystko, czym się w życiu kierujemy, to, co jest w naszym sercu, w naszym wnętrzu. Jeżeli trwamy w Jezusie, jeżeli karmimy się Jego ciałem i słuchamy Jego nauki, to w tym momencie zaczyna nasza mentalność się zmieniać na tą właściwą. O tym Jezus mówi do swoich uczniów. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was wypowiedziałem. Właśnie to jest to, jeżeli trwamy, słuchamy Słowa Bożego, jeżeli rozważamy je w swoim sercu, jeżeli zaczynamy nim żyć, zaczyna się zmieniać nasza mentalność. Zaczynamy patrzeć na świat i na siebie nawzajem tak, jak patrzy na nas Bóg. Miłością. I wtedy rzeczywiście zaczynamy, jeżeli o coś prosimy w imię Jezusa, prosimy Ojca w imię Jezusa, On nam to daje, bo nasze pragnienia, nasze prośby są w właściwy sposób ukierunkowane. Tak? Zgodnie z wolą Pana Boga. Jeżeli nie trwamy w Panu Jezusie, jesteśmy nastawieni tylko na siebie. I nawet jak chodzimy do kościoła, jeżeli się modlimy, to zobaczcie, jaka jest ta nasza motywacja. Chcemy, żeby było wszystko pięknie, ładnie, żeby się nam układało w tym życiu, żebyśmy byli zdrowi, żeby nie było żadnych kłopotów, żadnych zmartwień, żeby nic złego się nie działo, żeby wszystko było takie przewidywalne, idealne, pod sznurek, żebyśmy mogli chodzić uśmiechnięci, żeby nie było żadnych kłopotów. No ale czy takie życie jest? Nie jest. I nie będzie. I Pan Jezus nikomu takiego życia nie obiecuje. Pan Jezus obiecuje nam niebo. Tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami. I czasami nawet mówi bardzo, bardzo mocno, bardzo wyraźnie, kto chce zachować swoje życie, ten je straci, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je znajdzie, ten je zachowa. Kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Tam jest nasza ojczyzna, tu
Mamy się tylko wykazać w tym świecie takich prób, którym jesteśmy poddawani. Mamy wytrwać i ocalić tą naszą wiarę, aby w momencie naszej śmierci, kiedy staniemy przed Panem Bogiem, byśmy mogli usłyszeć słowa: wejdź do radości Twojego Pana. Ale żeby wytrwać, żeby odpowiednio postawę odpowiednią przyjąć, żeby nawet wtedy, kiedy się pogubimy i zgrzeszymy, żeby dostrzec ten swój grzech, uderzyć się w piersi, żałować za niego i przyjść do Jezusa, żeby nam go ten grzech odpuścił, potrzebujemy kontaktu z Nim, żywego kontaktu. Potrzebujemy Eucharystii. Dlatego diabeł chce zrobić wszystko, żeby nam to zabrać, żeby to zniszczyć. Różne sytuacje, różne chwile, różne problemy. Różne atakuje diabeł tam, żeby właśnie zniszczyć to, zniszczyć Eucharystię. Jeżeli my sami będziemy się pozbawiać Eucharystii, nie będziemy mieli siły walczyć o niebo. I diabeł zwycięży. A Pan Bóg przecież chce mieć każdego z nas u siebie. I zachęca, zaprasza, ale nie zmusza. Właśnie o to chodzi. Pan Bóg nikogo nie zmusza. Pan Bóg cierpi z tego powodu, jak się ludzie od Niego odwracają. Bo nawet nie zdają sobie sprawy, co robią i co ich za to spotka. Jaki los sobie sami wybierają. Są tylko dwie alternatywy, kochani. Niebo albo piekło. Jeżeli nie trafimy do nieba, to gdzie pójdziemy? Czy tego chcemy, czy nie? Czy w to wierzymy, czy w to nie wierzymy? Są tylko dwie alternatywy po śmierci. A po śmierci jest też wieczność, która się nigdy nie skończy. Więc jest o co walczyć. A Ewangelia, czyli dobra nowina, mówi nam o tym, że chociaż jesteśmy słabi, chociaż nie jesteśmy w stanie sobie na niebo zasłużyć, to jednak możemy je przyjąć. I jest to czymś realnym. Ale jest warunek jeden. Musimy trwać w Jezusie Chrystusie, bo On jest drogą, prawdą i życiem. On jest tym krzewem winnym, który daje nam siłę, te soki, abyśmy jako te latorośle mogli wydać dobry owoc. I pokazać konkret, że my rzeczywiście Jemu wierzymy. Że to, że mówimy, że jesteśmy ludźmi wiary, to nie są puste słowa, ale to jest konkret, za którym idzie moja postawa, moje życie. Bez tego ani rusz. Ja muszę też tego chcieć. Jeżeli chcę i o to proszę, Pan Bóg mi nie odmówi. On się będzie cieszył, tak jak rodzice nie odmawiają dzieciom, jak widzą, że dzieci gdzieś tam czasami mają już tysiące pomysłów. I kiedy się gubią, rodzice cierpią, ale na siłę nikogo nie zmieni. Szczególnie wtedy, kiedy już mają te swoje lata, kiedy są już na przykład pełnoletni, mają 18 lat. No tak naprawdę co to jest 18 lat? Ale im się wydaje, że oni już wszystko mogą. Kiedy się gubią, to taki rodzic patrzy, co zrobi? Gadaniem, krzykiem nic nie wskóra, bo to postawi się o koniem i tacy są ludzie dzisiaj. Znaczy zresztą zawsze tacy byli. Jak im pokażę, że ty musisz, to ja ci pokażę, że ja nie muszę. Na złość. Ale kiedy rodzic widzi, że ten dzieciak gdzieś w pewnym momencie zrozumie pewne rzeczy, i kiedy żałuje, kiedy chce coś zmienić, to się rodzic cieszy i wszystko mu pomoże, we wszystkim. Tak patrzy na nas Bóg. Więc wykorzystajmy tę szansę, którą Bóg nam daje. Ten czas wielkanocny jest dany nam po to, byśmy pamiętali, byśmy spoglądali w niebo i przypominali sobie, że tam jest nasza ojczyzna. Że tutaj mamy to życie przeżyć tak, żeby tam się kiedyś znaleźć. Mamy nauczyć się miłości. A źródłem miłości jest Bóg, więc przychodząc do Niego, czerpiemy tę miłość i ona osadza się tu w naszym sercu. I kiedy jest w tym naszym sercu, zaczyna z nas wychodzić. Ale jeżeli tutaj tej miłości nie ma, bo jesteśmy nastawieni tylko na siebie, to tam zamiast wiary rośnie pycha. Zamiast miłości rośnie egoizm. I nasze życie będzie takie, jakie będzie. I najgorsze jest to, że nawet nie widzimy problemu w sobie. Zawsze widzimy wtedy u innych. I to jest jakby główna przeszkoda tego, że potem do nieba człowiek nie wejdzie. Bo kiedy Pan Bóg mu pokaże, jaki jest naprawdę, pokaże mu jego życie, człowiek powie, nie, ja taki nie jestem, ja się uważam, że jestem inny, jestem lepszy. Więc Ty, Panie Boże, sobie bądź tu, a ja sobie idę tam, bo ja nie uznaję tego, co Ty mi pokazałeś. I człowiek sam skaże się na potępienie. Bo na czym polega potępienie? Właśnie na życiu bez Boga, bez miłości. Co to za życie? Co to za życie?
Kiedy człowiek nie może kochać, nie może być kochany. To jest największy problem. Dlatego, kochani, wykorzystajmy ten czas, który mamy, aby nasza relacja z Panem Bogiem była żywa. Przychodźmy do Niego, bo tu znajdziemy siłę, aby wytrwać. Tu znajdziemy tą moc, dzięki której my, słabi, grzeszni ludzie, naprawdę potrafimy się wznieść na wyżyny. I tą miłością dzieląc się, żyjąc tak, jak Pan Bóg nas tego uczy, jak nas do tego zachęca, jesteśmy w stanie dawać dobre świadectwo, żeby ci, którzy gdzieś są pogubieni, patrząc na nasze życie, mówili, skąd on to ma? I kiedy się nas zapytają, to powiemy, spotkałem Jezusa i mi pomógł. Jeżeli do Niego przyjdziesz, Tobie też może pomóc, więc przyjdź, chodź. Nie, że musisz, ale jeżeli chcesz, to przyjdź. On Tobie też może pomóc. Amen.